powiedzieć. Osoby działające w tych organizacjach dbały o kultywowanie wiary, organizując tajne nabożeństwa w lasach i domach prywatnych. Wsie unickie miały swoich przewodników, którzy pomagali przemieszczać się pomiędzy osadami księżom i zakonnikom. Przy kapliczce świętego Jana, to tej kapliczce, tak? Odbywały się msze święte, chrzty i śluby. Nazywano je krakowskimi. Z uwagi na to, że ewidencję takich w tajemnicy zawartych małżeństw prowadziła parafia świętego Piotra i W dzisiejszym dniu spotkaliśmy się przy kapliczce świętego Jana, aby uczcić pamięć naszych przodków. Ten pomysł z wspólnym spotkaniem narodził się wtedy, kiedy zostały odnowione i postawione nowe krzyże. Jednym fundatorem krzyży był pan Staszewski z Piszczaca, za co bardzo panu serdecznie dziękujemy. Ja wiem, że pan jest starszym panem, który potrzebował pomocy swoich dzieci, aby dokonać tego dzieła. Dziękujemy jeszcze raz panu bardzo serdecznie. Proszę państwa, ta uroczystość nie odbyłaby się bez mieszkańców naszej wsi, bo to oni i tylko oni własnymi rękami, własną pracą, własnym zaangażowaniem przyczynili się do tego, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu. Uważam, że zasługują na uznanie, na podziękowanie, więc ja im dziękuję. Zaszczycił dzisiaj nas swoją obecnością pan starosta Mariusz Filipiuk. Bardzo jesteśmy mile zaskoczeni, że tyle osób przyjechało do naszej wsi. Przyjechali panowie radni, za co też im bardzo serdecznie dziękujemy. Cała uroczystość odbyła się pod patronatem pana starosty Mariusza Filipiuka, za co jemu serdecznie dziękujemy. Pan starosta złożył kwiaty pod kapliczką świętego Jana i krzyżami. Oddał cześć naszym przodkom. Znajdujemy się w miejscu szczególnym, nie tylko dla mieszkańców wsi, ale też i okolicznych miejscowości. Znajdowała się tutaj kiedyś wieś Bokinka Królewska, właściwa Bokinka, która dzisiaj leży troszeczkę dalej, w Dolinie Rzeczki. I właściwie po tej wsi nie pozostało już wiele, poza tą właśnie kapliczką postawioną w szczególnym miejscu. Kiedyś tutaj kończyła się wieś, albo zaczynała, zależy z której strony. I tutaj na lewo od nas był cmentarz. Z tego cmentarza zachował się tylko jeden malutki kamień nagrobny, który znajduje się tutaj przy kapliczce. Tamten taki mały brązowy. I w tej sośnie, która tam jeszcze rośnie samotnie, jest wrośnięta belka krzyża. To był krzyż prawdopodobnie postawiony jako krzyż od zarazy. Stawiano je na krańcach wsi, żeby chroniły mieszkańców na wszystkich drogach wylotowych ze wsi. I rzeczywiście wystaje tam jeszcze fragment belki. Dalej mamy jeszcze kurhan z połowy XVII wieku, który został rozkopany w latach 60. ubiegłego wieku przez robotników budujących drogę. Mieszkańcy wiedzieli, że to jest miejsce, którego nie należy ruszać, ale robotnicy rozkopali, znaleziono tam mnóstwo kości, które to kości zebrano i pochowano tutaj przy kapliczce świętego Jana, tam gdzie teraz znajduje się ten mały krzyż siwy. Także z pierwotnego miejsca niewiele zostało, tyle co w ludzkiej pamięci ta właśnie sosna i kapliczka, a przy kapliczce historia unicka. Historia unicka. No właśnie, te śluby krakowskie. Jak pani myśli? To miejsce, które teraz obserwujemy w pani tle, od jakiego czasu jest takie widoczne, jak jest obecnie? Że po prostu nie ma już tej wsi starej Bokinka Królewska, a jest właśnie tylko są te krzyże i ta kapliczka. Połowa XIX wieku. Tutaj niedaleko, podążając w stronę Wólki Kościoniewickiej, była jeszcze jedna wieś, Grabowszczyzna. I stamtąd pochodził fundator, prawdopodobnie stamtąd pochodził fundator tej kapliczki. Tutaj zbierali się ludzie, ażeby pod osłoną nocy odprawiać nabożeństwa, chrzcić dzieci i brać śluby krakowskie, dlatego że unici nie mogli zawierać legalnych małżeństw poza cerkwią i dlatego tutaj. Ale też w domach prywatnych odbywały się nabożeństwa. Potrzebni byli zaufani przewodnicy, ludzie, którzy znają teren, ludzie, którzy potrafili bezpiecznie przeprowadzić duchownych. I dlatego wybrano tutaj to miejsce. W tym momencie to miejsce jest często odwiedzane? Czy jest właśnie pamięć o tym miejscu utrzymywana? Tak, tak bardzo.
To jest miejsce, którym ludzie się opiekują od pokoleń. Każdy tutaj stara się, żeby jakoś to wszystko wyglądało. Jeżeli krzyże są już stare, spróchniałe, wtedy stawią nowe, tak jak tutaj jeden z fundatorów postawił te dwa nowe krzyże w miejsce właśnie starych. Tutaj na tym miejscu obozowały legiony Józefa Piłsudskiego. To było latem 1915 roku i na kapliczce tutaj pod Gzymsem były jeszcze inicjały, napisy z tego przemarszu wojska, a na Sośnie urządzono sobie strzelnicę, także ona w sobie zawiera kule, które pochodzą właśnie z lat I wojny światowej. Także mała wieś, ale wielka historia. Światła uroczystość, aby upamiętnić te wydarzenia kiedyś i to miejsce związane z takim wielkim, ogromnym świadectwem wiary, którym nawet nie wahano się, że mogą zginąć, świadczyli o Chrystusie. Niech ich przykład będzie dla nas i wyrzutem sumienia przede wszystkim i okazją do tego, byśmy zaczęli żyć w wierze. Byśmy byli ludźmi prawdziwie wierzącymi, bo inaczej, jak mówił pan Paweł II, przyjdzie czas, a obecny papież ciągle już mówił od kilku lat, chyba dwóch, że już trzecia wojna światowa jest w kawałkach.